Wspaniały sportowiec, który podniósł się po takim dramacie w chwilę i odnalazł siebie i tańczy, więc to jest po prostu niewiarygodne. Pół roku temu nie chodził, a teraz tańczy. To jest niesamowite i chyba ten program sprawia, że zaczynamy wierzyć w człowieka i w jego wewnętrzną siłę. No tak, ale czy Iwona Cichoszy, Joasia, nasza biegaczka niewidoma, no to są ludzie, którzy udowadniają, że nie ma barier, że po prostu życie i świat może być piękne dla każdego z nas, niezależnie czy mamy jakieś tak zwane ułomności, czy nie, bo często ci ludzie, którzy gdzieś tam, nie wiem, nie widzą, nie słyszą, czy tak jak nasz kolega z tańca stracił w wypadku nieszczęśliwym nogę, że oni potrafią cieszyć się życiem bardziej niż my, korzystać z życia bardziej niż my, tańczyć i robić no wszystkie rzeczy, o których nawet my byśmy nie pomyśleli. To jest fantastyczne.